A teraz idziemy do ostatniego, najfajniejszego tutaj miejsca, czyli do movie roomu, czyli do kina. Tutaj mamy ekran i tutaj mamy miejsce do siedzenia. Ile jest ich ile? 12 miejsc, czyli my i naszych 11 znajomych możemy tu przyjść. Dzień dobry wieczór w sumie, bo już jest noc. Słuchajcie, jedziemy na spontanie do Bangkoku, tylko na no takie półtora dnia. Chloe gdzieś tam jest z tyłu. Właśnie mamy samolot za chwilę, więc biegniemy prosto na lotnisko i zobaczymy, co nam wyjdą za przygody po drodze. Puh! Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale generalnie myślę, że większość wie, że mieszkałem w Bangkoku przez około rok, więc mam ogromny sentyment tego miasta, uwielbiam Tajlandię, uwielbiam Bangkok, więc jestem po prostu w niebo wzięty, że mogę tam się przelecieć. Mega, ale to mega kraj, każdemu polecam. Jeżeli chcielibyście gdzieś wyjechać i się zastanawiacie, czy Dubaj, czy Bangkok, no to 100% Bangkok, znaczy jest to Tajlandia generalnie, bo Bangkok to wiadomo, to jest po prostu duże miasto, samo jak Dubaj zresztą, ale cała Tajlandia jest po prostu przepiękna, jest dużo tańsza, ludzie są fajniejsi niż tutaj, można pić piwko wszędzie, więc polecam naprawdę gorąco. Chloe zapomniała poduszek pod głowę do samolotu, więc pobiegła specjalnie na górę. Yeah, mamy to! We did it. Zapomniałem paszportu i musimy się w mega biegu wrócić do domu teraz. Muszę zabrać paszport i od razu po prostu biegiem na lotnisko. Mam. Ach, udało się. Może zdążymy jeszcze na lot. Jedziemy. No jesteśmy na lotnisku, zobaczcie. Dubai DXB, tak wygląda z zewnątrz. Słuchajcie, cieszę się tak strasznie bardzo z tego, że jedziemy do Tajlandii z Chloe, chociaż na ten tam półtora dnia. Dlatego, że jestem po prostu zajechany otwieraniem mojej firmy w Dubaju, bo nic nie idzie jak ma być. Wszystko, co może się zawalić, to się wali. Porażka na porażce. Jest po prostu ciężko. Powiem wam ostatnią moją porażkę, bo wszystkiego przytoczyć to za dużo by było mówienia. Ale ostatnia moja porażka to było to na przykład, że przyszedłem sobie do banku, chciałem założyć konto, a tam facet mówi, no tak z miesiąc będziemy ponad to konto otwierać. Po czym nawet do mnie nie odzwonił, a minęło już, no nie wiem, z 4 dni. Więc ja nie wiem, czy ono się w ogóle otwiera, czy się nie otwiera. Może z miesiąca się zrobią 2 miesiące zaraz. Witamy w Dubaju. Ludzie myślą, że to jest tak idealnie, że się super biznes kręci, ale naprawdę podatki są niskie i na tym się kończą plusy. Wszystko inne jest bez sensu i źle zrobione i biurokracja jest tragiczna i bariery są wszędzie i w ogóle. Więc to nie jest taki raj, jak się wydaje. Dobra, weźmy do samochodu, słuchajcie, także żegnam się z wami, widzimy się z powrotem. Thank you. Widzimy się w Tajlandii. No jesteśmy w Bangkoku, wysiadamy i jedziemy prosto do naszego hotelu. Parę przystanków metrem i dojechaliśmy do naszego, pod nasz hotel. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest najwyższy budynek w Bangkoku. Nazywa się Mahanakhon. To jest ten właśnie budynek. To jest naprawdę ikoniczne miejsce, więc cieszę się, że będę mógł się przespać. Za chwilę wam pokażę dokładnie, jak tam wszystko w środku będzie wyglądało. Jak wygląda szczyt bogactwa w Bangkoku. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to jest to, że jest w ogóle wejście ze stacji metra do samego budynku, żeby nie trzeba było wychodzić nigdzie. Zobaczcie, tutaj jest stacja metra z tyłu, a tu mamy przejście, którym się idzie do budynku, do środka. Generalnie ten Mahanakhon to jest taki szczyt bogactwa. To jest coś jak Burj Khalifa w Dubaju, tak oni mają tutaj Mahanakhon. Najwyższy budynek, najbardziej bogaty, najbardziej wszystko wystawnie zrobione. To jest taki symbol przepychu i bogactwa. Weszliśmy od złej strony i teraz ktoś nas prowadzi jakimiś tylnymi drzwiami, zobaczcie. Jakimiś zapleczami, żeby obejść budynek naokoło i wejść od dobrej strony. Wchodzimy do środka. Szybki rzut oka na lobby, tak wygląda lobby. Nic specjalnego na pewno. Musimy tylko usiąść i ogarnąć klucze. Zapraszam do świata luksusu i bogactwa. It's the money. We'll be right back.
wygląda korytarz, to są nasze bagaże oczywiście. I tutaj mamy pierwszy pokój. To jest? Taka jakby pralnia. To jest pralka, suszarka i nic więcej. Więc nie pokazujemy nawet więcej, bo i tak nic nie ma. I idziemy dalej. Tam dalej jest salon, ale najpierw za was przed salonem jest jeszcze pierwsza łazienka z trzech łazienek. Tu mamy łazieneczkę. Proszę bardzo, taką taletę w sumie bardziej. Tu mamy zlew i tak dalej. Tu jest oczywiście muszla. Idziemy dalej. I tutaj jest to, co najważniejsze tak naprawdę, bo to jest salon. Kuchnia z taką wyspą, zlew. Tu jest lodówka w środku. Zobaczmy, co tam w środku jest. W sumie już wiem, ale dobra. Mamy tutaj wodę, kolę i jedno piwko, które możemy sobie wypić. W cenie jest wszystko. Tutaj jest ekspres do kawy. Kapsułki też w cenie są. No i cały salon naprawdę pięknie moim zdaniem wygląda. Jest bardzo duży. Wiecie, nie, może to na kamerze nie widać, ale ten salon jest ogromny. I moim zdaniem jest to dużo lepiej zrobione niż ten apartament, w którym byliśmy z Chloe w Burj Khalifie. Podlinkuję gdzieś na górze, możecie sobie porównać, co jest lepsze. Czy najwyższy budynek w Dubaju, czy najwyższy, najdroższy budynek w Tajlandii. Dobra, ale koniec gadania. Idziemy dalej. Teraz mamy tak. Raz jeszcze, dwa i trzecie pomieszczenie. To jest czwarte akurat, to możemy wejść tutaj najpierw. Tutaj jest sypialnia, tak zwany master bedroom, czyli największa sypialnia w tym mieszkaniu. Biurko bardzo duże do pracy z krzesłem. Telewizor bardzo mały. No i łoże ogromne, king size. A tutaj mamy główną toaletę. Taką. Oczywiście przed toaletą jest wielka, ale to wielka szafa. Ogromna, w której naprawdę można pomieścić masakrycznie dużo ubrań. I tutaj mamy główną łazienkę z toaletą. Mamy tak, tu jest toaleta z zamykanymi drzwiami osobnymi. Tu jest kabina prysznicowa, też zamykana. I tutaj mamy coś, co przeważnie jest w tych najdroższych apartamentach, czyli podwójny zlew. Żeby było bardziej na bogato, żeby tego było wszystkiego więcej. Mamy tutaj, możemy sobie jednocześnie mieć zęby w dwie osoby. No i oczywiście wanna. Wanna ładna, taka bardziej designerska, stojąca, nie przylegająca do, jakby do ściany, tylko stojąca tak bardziej odstępem od ściany. Nie jest jakaś ogromna za to. Widziałem większe, więc ładna, ale mogłaby być większa. Dalej mają pozostałe dwa pomieszczenia. Pójdźmy najpierw tutaj. Tutaj mamy, słuchajcie, takie pomieszczenie jakby dla jakiejś gosposi i tak dalej. Taka druga mini kuchnia. Tutaj mamy płytki, mamy zlew i parę jakichś tam szafek. Co to jest? A zwykłe szafki jakieś. Więc jeżeli nie chcielibyśmy gotować w salonie sobie, bo na przykład tam ktoś mamy jakieś gości, no to tutaj może naszego gosposia gotować za zamkniętymi drzwiami, a my sobie rozmawiamy o biznesach i wielkich pieniądzach w salonie. I uwaga, uwaga, ostatni pokój. To jest druga sypialnia, bo to mieszkanie ma dwie sypialnie. To jest druga, mniejsza taka sypialnia, taka normalniejsza, w której też jest osobna łazienka. Już w tym momencie to jest trzecia łazienka, czyli są tak, dwie pełne łazienki i jedna toaleta, tak jakby dla gości, nie przygodzące do sypialni. Tak to wygląda. Duży, duży, duży prysznic. Naprawdę on jest w środku bardzo duży. Oczywiście toaleta, oczywiście zlew i tyle. Zaraz wam powiem, ile takie mieszkanie kosztuje i ile ma metrów kwadratowych, ale najpierw pokażę wam jeszcze widok z niego, bo widoki, trzeba przyznać, są naprawdę piękne. Po pierwsze, okna są od sufitu do podłogi ze szkła, a po drugie, jesteśmy na 24 piętrze, co daje nam w Bangkoku naprawdę fajne widoki. Zobaczcie sami. Może sobie wrócić ze spotkania siedziby zarządu naszej wielkiej korporacji, usiąść sobie na tej właśnie kanapie, na której teraz siedzi Chloe i patrzeć w dal, myśląc o kolejnych interesach i kolejnych milionach.
Obiecałem wam, że wam powiem, ile ma metrów to mieszkanie. Ma ono dokładnie 146 metrów kwadratowych i naprawdę to czuć. Jest przestrzeń, jest bardzo dużo miejsca. No i czuć ten jednak luksus, ten dobrobyt. Ile kosztuje takie mieszkanie, bo to jest najważniejsze. Zdążyłem w międzyczasie już sprawdzić, bo to jest jakby... Po pierwsze, to jest analogicznie jak byliśmy w Burj Khalifie. To jest tak zwany hotel apartment, czyli że masz swój apartament wykupiony, ale on jest jakby częścią hotelu, więc jesteś obsługiwany przez ten hotel. Można sobie zamówić pokojówkę, można zamówić sobie jedzenie do pokoju z hotelu i tak dalej. To jest bardzo wygodne połączenie dla ludzi, którzy są bogaci, ale nie mają czasu, więc nie chcę im się gotować, ani nawet nie chcę im się zamawiać znikąd, tylko mają wszystko tutaj. Korzystałem z kuchni hotelowej i tak dalej. Więc to jest tego typu apartament znowu, tylko że w hotelu Ritz-Carlton tym razem. Sprawdziłem, ile takie mieszkania kosztują i za taki sam apartament jak ten trzeba teraz zapłacić 1,7 miliona dolarów. Masakryczna cena. Jestem sobie w stanie wyobrazić, kto w takich apartamentach mieszka. No po prostu ludzie najbogatsi z najbogatszych. Bo trzeba też pamiętać, że Tajlandia to nie jest jakiś kraj, wiecie, top 1 najbogatszy na świecie, tylko to jest kraj biedniejszy niż Polska, więc żeby było kogoś w Tajlandii stać na mieszkanie za 1,7 miliona dolarów, to musi być naprawdę bardzo, ale to bardzo bogaty. Jeżeli nie chce wam się sprawdzać, to wam powiem od razu, że ta suma to na złotówki 6,7 miliona złotych. To jest na tyle dużo pieniędzy, że ja sobie po prostu nie wyobrażam, żeby kiedykolwiek mieć tyle pieniędzy w życiu. Nawet jeżeli, wiecie, no każdy ma swoje marzenia, każdy ma swoje jakieś cele, aspiracje, ale w moim przypadku przynajmniej, pewnie w przypadku większości z was też, nawet jeżeli moje cele się spełnią, nawet jeżeli moje marzenia się spełnią i wszystkie plany, to nie będę miał tyle pieniędzy, więc wyobraźcie sobie, jakim trzeba być kosmicznie bogatym, żeby kupować sobie apartamencik taki za no prawie 7 milionów złotych. Ale słuchajcie, to jeszcze nie jest koniec, dlatego że ten budynek ma kilka bardzo ciekawych udogodnień. Oczywiście ma basen na dachu, oczywiście ma siłownię, ale jest też jedna rzecz, której się pewnie nie spodziewaliście, bo mieszkańcy tego budynku mają dostęp do prywatnego kina, gdzie mogą sobie w takiej sali kinowej oglądać filmy. I tam się na pewno za chwilę udamy, także zostańcie ze mną. Jedziemy na siódme piętro, gdzie jest basen i wszystkie inne udogodnienia. Także pokażę wam, zrobimy taki tour po wszystkich bajerach tego miejsca, że takie brzydko nazwa. Wyszliśmy z windy, windy są za mną i pokażę wam teraz pierwszą rzecz. Jest to tak zwany game room. To jest miejsce, gdzie można sobie na przykład pograć w bilarda czy coś w tym stylu. Proszę bardzo, jesteśmy w środku. Powiem wam, że jest to pięknie, przepięknie wręcz zrobione. To, co było w Burj Khalifie, kiedy byliśmy tam z Chloe, to wymięka totalnie przy Mahana Kon. Tutaj poszli nie w to, żeby na siłę robić coś najwyższe i największe, tylko żeby to zrobić po prostu dobrze. No więc tak, idziemy sobie w tą stronę najpierw. Tutaj mamy stół do ping-ponga, piękny koszyczek leży, paletki pięknie ułożone, możemy sobie pograć. Zobaczcie w ogóle, jak to miejsce jest ładnie wystrojone. Tutaj mamy taki taras w ogóle, możemy sobie wyjść, usiąść sobie, posiedzieć. Mamy stoliczki, mamy piękne drzewka, kwiatki. Tutaj mamy taką, nie wiem jak to się nazywa po polsku, taką jakby takie zadaszenie małe. I w środku też są, a wyjdźmy tam w ogóle. I też mamy tutaj kanapę, dwa fotele i dookoła piękne roślinki. Daszek, żeby był cień. No piękna sprawa, wspaniale. I widoki oczywiście na Bangkok dookoła, które też dodają temu miejsca uroku. Wracamy do środka i idziemy dalej. Zobaczcie, tutaj mamy dalej kolejny pokój. Też naprawdę pięknie zrobiony. Kije do bilarda na ścianie, ładnie umocowane, tutaj jakieś dzieła sztuki. I piękny, wielki, ładny, nowiutki, aż błyszczący stół do bilarda. Dodatkowo mamy tutaj piłkarzyki. Też fajna rzecz. No i oczywiście piękne, wygodne fotele, na których możemy sobie usiąść, czekając na przykład na swoją kolej gry. Wszystkie pomieszczenia są przeszklone, jak sami możecie zobaczyć, więc widok jest z każdej strony piękny, jest bardzo dużo światła. Tu mamy jeszcze łazienkę taką osobną, żeby nie trzeba było nigdzie daleko chodzić, więc pomyślcie tutaj chyba o wszystkim. To było wszystko. Dalej idziemy na basen. Na basen możemy przejść prosto z game roomu lub
z środka budynku są wejścia w każdą stronę do każdego z tych poszczególnych udogodnień. Jesteśmy na basenie w tym momencie. Zaraz pokażę, jak on fajnie wygląda. It's the money. Także tak wyglądał basen, a teraz idziemy do ostatniego, najfajniejszego tutaj miejsca, czyli do movie roomu, czyli do kina. Żeby tam się dostać, musimy oczywiście użyć karty. Myk. Popychamy drzwi i wchodzimy do środka. Dobra. Słuchajcie, jesteśmy przy samym kinie już. Ale jazda. Uwaga, uwaga, jeszcze jedna karta. Myk. A, nie chcę się otworzyć. Okazało się, że trzeba to kino wcześniej zarezerwować w recepcji, ale akurat jest teraz wolne, więc wystarczyło tylko pójść, powiedzieć komu trzeba i zaraz nam to kino otworzą i rozłożą wszystko, trzeba tam rozłożyć, bo podobno coś tam trzeba rozłożyć i ustawić. Co? To za chwilę zobaczymy. Przyszedł pan i otworzył nam wejście do tego kina. Zobaczcie, jak to wygląda w środku. Tutaj mamy ekran i tutaj mamy miejsce do siedzenia. Ile jest ich? 4, 8, 12. 12 miejsc, czyli my i naszych 11 znajomych możemy tu przyjść. Zobaczcie, są tutaj profesjonalne głośniki. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. Wszędzie dookoła są głośniki tak naprawdę. No wielki projektor, więc będzie na pewno wysoka jakość. No i siedzenia są oczywiście VIP-owskie. Nie są to takie zwykłe krzesła jak na tym, jak w kinie. Tylko mamy wielkie, miękkie fotele. Zaraz sobie na nim usiądę i zobaczę, jak to działa. Zobaczcie, po pierwsze mamy tutaj taki cup holder fajny, który ma włączane i wyłączane światło. Jest podświetlany albo ciemny. To nic nie robi. Tu, i tutaj mamy guzik blokowania, ale blokowania czego? To za chwilę wam pokażę. To krzesło, nie dość, że ma tutaj taką poduszeczkę jedną pod dolną część pleców, o której już mówiłem, poduszeczkę drugą specjalną, żeby mieć wygodnie pod szyją, to ma jeszcze coś o wiele, wiele fajniejszego. Zobaczcie na to. Tu mamy takie przyciski, którymi regulujemy rozłożenie tego krzesła. Uwaga, uwaga. Nie, nie ten. Czekajcie, czekajcie. O, proszę bardzo. I można się aż tak mocno wyciągnąć i można sobie tutaj leżeć jak król, jak panicz i oglądać sobie film w swoim prywatnym kinie. To jest poziom bogactwa, którego przyznam wam szczerze, nie widziałem nigdy. Wiem, że w Dubaju są też takie kina w tych najdroższych budynkach, ale nie miałem jeszcze okazji tam być po prostu. Więc jest to dla mnie totalnie pierwszy raz i powiem wam, że mam ochotę stąd nie wychodzić po prostu. Mam ochotę się przeprowadzić. Niestety nie mam akurat pod ręką 1,7 miliona dolarów, więc to się chyba nie stanie. Ale fajnie chociaż pomarzyć. To co? Oglądamy film. A z wami widzę się później. Wychodzimy i zobaczcie, co się pojawiło na ekranie. Private viewing, do not disturb. Czyli wszyscy, żeby wiedzieli, że kino jest tylko i wyłącznie dla nas, że to jest prywatny pokaz filmu i że nie można wchodzić. I ostatnia jest siłownia. W sumie nie. Tutaj mam jeszcze pokój dla dzieci. Nie będziemy tam wchodzili, bo bez sensu. Ale jest też osobny pokój, taka bawialnia dla dzieci. I przede mną jest siłownia. Przyznam się, że już byłem, więc jest świetnie wyposażona. I są same najnowsze maszyny. Tak wygląda mniej więcej siłownia. Tu mamy maszyny, maszyny, maszyny. Tutaj mamy z tej strony bieżnie. I tam za rogiem są wolne ciężary, które wam zaraz być może pokażę. Ale chciałem wam pokazać jedną fajną rzecz, że te maszyny tutaj, wsiądziemy sobie, to są same takie najdroższe wersje. Nie wiem dokładnie, jak to działa. Czekajcie, niech to się włączy. O, oczywiście. Mamy tutaj, słuchajcie, zobaczcie, taki oto ekran przed każdym przyrządem i w momencie, jak zaczynamy ruszać sobie tym przyrządem, to tu się wyświetlają powtórzenia i ile to jest kilogramów. Jest taki pasek, zobaczcie, czy dociągnęliśmy na maksa, czy nie. Proszę bardzo. Bieżnie też są najdroższe, najwyższej klasy. W każdej bieżni jest taki wielki ekran LCD, na którym można filmy oglądać i tak dalej. Mamy wejście na słuchawki, mamy NFC, mamy wszystko. Mega, mega wysokiej klasy sprzęt. Reszty siłowni wam nie pokażę, ale uwierzcie mi na słowo, że jest duża.
Czemu nie pokażę? Po prostu dlatego, że ludzie tam ćwiczą i no nie chcę nagrywać jakichś ludzi, którzy na pewno nie chcą być nagrywani, bo nie po to płacili miliony za mieszkanie tutaj, żeby jakiś koleś chodził z kamerą i ich nagrywał. A teraz coś, czego nie może zabraknąć w Tajlandii, czyli tajski masaż. Wchodzimy właśnie do takiego salonu masażu, który jest nieopodal. Taki nasz ulubiony, sprawdzony. I idziemy się masować. Naprawdę, kolejny raz to mówię, ale polecam każdemu. Nie ma Tajlandii bez masażu, po prostu nie ma. Nie ma tu po co przyjeżdżać, jeżeli chcesz chociaż raz pójść na masaż. No to co, widzimy się za półtorej godziny. No i po masażu czuję się jak nowonarodzony. Dosłownie pleców w ogóle nie czuję, jakbym pleców nie miał. Co jest bardzo dobre, bo przeważnie plecy bolą. A dzisiaj naprawdę pomógł mi ten masaż. Teraz idziemy coś zjeść. Kobe ma taką restaurację, taką, którą naprawdę im poleca. Podobno jest bardzo dobra. Zobaczcie na to. Gwiazdki Michelina. 2 lata z rzędu. Wiem, że nie lubicie, jak jest za dużo jedzenia, więc powiem wam na szybko. Pierwsze danie, sałatka somtam, czyli sałatka z papai tradycyjna tajska. Druga przystawka to sałatka z surowych krewetek z czosnkiem, liścią mięty i kawałkiem, to jest chyba papryka, które się je na surowo, i sok z longana. Longan to jest taki mega egzotyczny owoc, o którym kiedyś mówiłem w jednym z swoich tajskich filmów. Nie ma go w ogóle w Polsce. W smaku jaki jest, to wam nie opiszę. Soczek w miarę może być. Potem na pierwsze danie zupa tom yum, czyli taka ostro kwaśna tajska zupa. I uwaga, uwaga, danie główne. Wieprzowina w curry. No i jesteśmy z portem w hotelu. Mam nadzieję, że wam się podobał nasz dzień z luksusem w Bangkoku. Oczywiście dajcie łapkę i suba, jeżeli wam się podobało. Takich filmów może być więcej, ale to wszystko zależy od was. Także zobaczymy, co powiecie na ten film. Dajcie mi znać w komentarzu, czy był fajny, czy nie. Czy robić tego więcej, czy raczej robić mniej tego typu rzeczy. No i się z wami żegnam tradycyjnie i do następnego vloga. Trzymajcie się, cześć.